Hej, z tej strony Psycho Coach, witam na moim kanale i dzisiaj zrobimy sobie unboxing takiego urządzenia Alexa. To jest inteligentny głośnik od firmy Amazon. Jedziemy. No, do unboxingu posłużył mi mój niezawodny scyzoryk Victorinox, który przeżył ze mną bardzo dużo. Zaraz sprawdzimy, co oni mi tutaj wysłali z tego Amazona. I tego głośniczka użyję sobie potem do aplikacji IoT, czyli Internet of Things. No i ogólnie zamówiłem sobie go do testów. Bo zaciekawiła mnie w sumie ta Alexa, nie? Zobaczymy. Widziałem też w urządzeniach automatyki. Można to zastosować. Znaczy, wiecie, nadciąga era IoT. Wszystkie urządzenia będą połączone ze sobą. Jak jeszcze wejdzie 5G, to już w ogóle, więc nie chcę być w tyle. Dlatego zamówiłem sobie Alexę, czyli pudełeczko i lecimy, zobaczymy, co tam jest. Do czego ja bym chciał wykorzystać w przyszłości tą Alexę? Na pewno do sterowania głosowego oświetleniem, na przykład w salach konferencyjnych. Oświetleniem albo ogólnie zarządzać salą konferencyjną. Że jak otwieramy, ładnie widzę tutaj zapakowali folię bąbelkową. No i od razu ukazała mi się taka przejściówka. Aha, to jest przejściówka chyba. No sprawdzimy, nie wiem jeszcze dokąd to jest. I zapłaciłem 200 zł, prawie 200 zł, to jest 195 zł. Paragon zostawiam, zaraz go zeskanuję aplikacją Scannable. No i to wygląda w ten sposób. Zapakowane w folijkę i od razu widzimy tutaj napis Echo Dot, czyli ten nasz malutki głośniczek. Co tutaj jest? Alexa, play top songs. Dim my lights. Wake me at 6 a.m. No, z tego co wiem, to na razie Alexa nie mówi w języku polskim, a szkoda. Bo na pewno bym zrobił jakąś fajną aplikację w języku polskim. Lecimy dalej. Ciach. Tutaj widzę, odklejamy i otwieram moją zawartość pudełka. Ładnie opakowane. Tutaj widzę, jest jeszcze o przewód USB, przewód micro USB. Mam i taki ogłośniczek. W środku instrukcja, jak podłączyć. Ładowarka przewodu USB i taki głośnik. Nie wiem, czy nie będę musiał jeszcze potrzebował przejściówki z amerykańskiego zasilania na polskie. Zobaczymy. Tak wygląda już sam głośniczek. Cztery przyciski wyciszenia mikrofonu, podgłośniania, bo oprócz tego, że może Alexa będzie Cię słuchać, to jeszcze będziesz mógł używać tego jako głośniczek do odgrywania piosenek. I to jest przycisk stopu. Logo Amazon. Z tyłu mamy jedno złącze USB i wyjście na słuchawki. I to wszystko. Dzięki za... A, czekajcie. Jeszcze tutaj ładowarka. Ładowareczka. Jak to się robi? To jest z tyłu. O, jest. Ładowarka. No, to dlatego była ta przejściówka na rynek europejski. Nie? Czyli tak wkładamy w naszą przejściówkę, zapinamy przewód USB i możemy ładować nasz głośniczek. To by było wszystko z mojego unboxingu. To był unboxing Alexa od firmy Amazon. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mówił Psycho Coach. Zostawcie suba, lajka i obserwujcie mnie na bieżąco. Trzymajcie się, na razie.